Tomek Rożki, kanał Bramkarski, wraz ze mną Kamil Kania, historyk Weszło FM, bo chyba tak można określić, człowiek, który jest dla mnie ikoniczną postacią radiową i prowadzi najbardziej ikoniczną dla mnie audycję radiową. Jak dziadek miał Jeziorany, ojciec miał listę radiową Trójki Marka Niedźwieckiego, tak ja mam na Weszło FM, kiedyś to było, i Kamila Kanie. Cześć. Dzień dobry, bardzo mi miło. Po takiej zapowiedzi nie wiem, czy podołam presji, którą na mnie nałożyłeś od razu, tylko powiem, że historyk bardziej z pasji niż z wykształcenia, bo studia historyczne to dla mnie zdecydowanie byłyby za wysokie progi. Ale witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo mi miło. Myślę, że Twoja wiedza, obycie i wszystko miażdży tą presję, także jej nie ma. Porozmawiamy sobie dzisiaj, jak to zwykle na tym kanale bywa, o bramkarzach, a że jesteś ty, to cofniemy się w czasie. Naszym wehikułem czasu, bo tak sobie to teraz wymyśliłem, przeniesiemy się do jakże barwnych lat 90., gdzie w bramkach różnych nacji działy się przeróżne ciekawe rzeczy i było chyba bezdyskusyjnie wielu ludzi, których można nazwać ikonami bramkarstwa i piłki nożnej. I właśnie chciałbym zacząć od tego, co cechowało te lata 90., już pomijając na razie wszystkich bramkarzy, to mniej więcej to, co na siebie naciągnąłem do tego nagrania specjalnie, czyli stroje, którymi bramkarze w latach 90. zachwycali nas, oprócz swoich niesamowitych interwencji, właśnie tym swoim wyglądem. Jak wspominasz ten aspekt bramkarski z tamtych czasów? Jak na lata 90. to muszę ci powiedzieć, że twoja bluza wcale nie jest taka kolorowa, nazwałbym wręcz, że jest smutno czarna, bo mało jest tych kolorów, no przede wszystkim w porównaniu do Jorge Camposa chociażby, tak? Pamiętamy to jego mocno różowy jeden trykot, mocno zielony. Meksykanin słynął z tych strojów, też zresztą marki, którą i ty masz na sobie, przygotowywanych pod te jego międzynarodowe występy. On sam mówił, że rozprasza tym bramkarzy. Nietuzinkowa postać, bo ja właśnie te lata 90. i tych bramkarzy, zarówno europejskich, jak i tych z innych kontynentów, kojarzę jako bramkarzy z domieszką wariata, bo to powiedzenie, że bramkarz musi mieć w sobie pierwiastek wariactwa, no właśnie utarło się w dużej mierze z tego, co działo się w latach 80. i w latach 90., kiedy ci bramkarze byli niezwykle kolorowi, efektowni w tym, co robili, i to były postacie naprawdę dzisiaj godni wspominania, bo to nie byli tacy terminatorzy, im też się zdarzały błędy. Bardzo trudno byłoby wskazać na przykład takich trzech niezaprzeczalnie najlepszych bramkarzy lat 90., bo ktoś by mógł wejść i powiedzieć, że to jego zdanie jest jednak nieco inne. Jego argumenty pewnie by nas przekonały, że można byłoby to ułożyć inaczej, bo tam nie było takiego terminatora, takich terminatorów właściwie jak Iker Casillas, Gianluigi Buffon czy Manuel Neuer dla nas, czyli kibiców, którzy też pamiętają pierwszą i drugą dekadę XXI wieku. Natomiast no, było z pewnością wiele bardzo barwnych postaci, które pewnie sobie za chwilę bliżej powspominamy. Jasne, jeszcze bym chciał wrócić tylko do tych strojów, bo barwna postać to z reguły była związana z barwnym strojem. Tutaj wymieniłeś Jorge Camposa, który był niczym, ten, jak oni to byli określani, kolorowy ptak w bramce meksykańskiej. Już nie będę wspominać o tym, że jak w drużynie nie szło, to Campos szedł w atak jeszcze w innym stroju niż wychodził na boisko, ale był też José Luis Chilavert, od choćby bramkarz paragwajski, który często występował w bluzie, na której miał jakiegoś misia narysowanego. Nie wiem, czy pamiętasz, Anglicy mieli też, no akurat ta moja bluza reprezentacji Anglii nie jest, tak jak mówię, zbyt kolorowa, ale były też w okolicach Euro 96 w Anglii, też filmy Umbro, bardzo kolorowe, rozmaite
stroje, to samo Hummel i rzeczy, których bronił Peter Schmeichel na Euro 92. Jakiś konkretny strój zapamiętałeś, czy najbardziej te Camposa, najbardziej te Camposa i najbardziej zdecydowanie taki różowy, który swego czasu Meksykanin nosił. Trzeba było mieć jaja, żeby w latach 90. w ten sposób się ubierać, ale komu jak komu, Camposowi tego odmówić nie można. Zresztą co by nie powiedzieć, to poza tym, że on miał te kolorowe stroje, on potrafił też zaliczać bardzo efektowne interwencje. No, bramkarze myślę, że jak na swoje warunki fizyczne był więcej niż ponadprzeciętnym, bo on nie miał bodajże 1,70 m chyba pełnego, albo miał 1,70 m równo. Niemniej jednak bramkarze w latach 90. ja bym chciał najpierw skupić się na tych, którzy bronili na starym kontynencie i przejść tak troszkę kraj po kraju. Zacząłbym od pierwszych mistrzów świata z lat 90., czyli Niemcy, gdzie wtedy na turnieju mistrzowskim bronił Boldo Ilgner. Chciałem powiedzieć niemiecki bramkarz, ale jaki mógł bronić w ramach reprezentacji Niemiec na mundialu. Oprócz tego był Andreas Kepke, który kilka lat później stał się sukcesorem Ilgnera w bramce reprezentacji Niemiec. Szalony i nietuzinkowy Oliver Kahn, którego znają wszyscy, i Jens Lehmann, który karierę swoją zrobił już po latach 90., ale przez te lata 90. gdzieś przewijał się w kadrze The Mannschaft. Jak wspominasz Niemców z lat 90.? No to tak po kolei zacząłbym od Bodo Ilgnera i bardzo jestem zadowolony, że on się sprawdził w Realu Madryt, bo gdyby on się nie sprawdził w tym Realu Madryt i mówilibyśmy o bramkarzu tylko i wyłącznie FC Köln, no to nie wyglądałoby to tak efektownie. Ale mówimy o bramkarzu, który zapisał się kilkoma aspektami w historii piłki. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale to był pierwszy bramkarz, który w finale Mistrzostw Świata zachował czyste konto. I tutaj mowa oczywiście o roku 90., kiedy nie puścił bramki w starciu z reprezentacją Argentyny. Rok później wybrali go najlepszym bramkarzem Europy, a cały czas mówimy o FC Köln. Mówimy o klubie, którego nie postrzegamy zdecydowanie jako giganta niemieckiej piłki. W latach 90. pod tym względem nic się nie zmieniło. To nie była ekipa, która rokrocznie rywalizowała o mistrzostwo. On poszedł do Realu Madryt w 1996 roku, już po swojej karierze reprezentacyjnej, którą zakończył bardzo młodo po Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, i on się sprawdził. Sprawdził się przede wszystkim w tym debiutanckim sezonie, bo tam rozegrał 40 meczów. Oczywiście to była inna La Liga, tych spotkań grano więcej niż obecnie, bo i drużyn w lidze było więcej, ale jak się zobaczy te 40 meczów rozegranych, no to można od razu odnieść wrażenie, że był niepodważalnym numerem jeden. Potem jeszcze w sezonie 98-99 był taką niepodważalną jedynką i 34 mecze ligowe rozegrał, no ale przede wszystkim on pomógł wygrać Ligę Mistrzów Królewskim, a to nie było tak, że Real Madryt w latach 90. wygrywał tak seryjnie jak za Zinedina Zidana. Co to nie, bardzo ciężko było wygrać Puchar Europy. Real długo czekał na swój triumf w tych rozgrywkach, no i udało się właśnie z Bodo Ilgnerem w składzie. Na jego korzyść też, jeżeli mielibyśmy w jakiś sposób oceniać tych niemieckich bramkarzy, świadczy fakt, że on był Niemcem, który poradził sobie w Realu Madryt. To wcale nie było oczywiste, realnie był destynacją docelową dla niemieckich piłkarzy, chociaż akurat w latach 90. niezwykle internacjonalistyczny był ten skład królewskich. Mało tam było hiszpańskich piłkarzy, sporo tam było graczy zagranicznych. No i on za ten swój okres w Realu, a on trwał 5 lat, został wybrany swego czasu przez Markę
do jedenastki złożonej z najlepszych zagranicznych piłkarzy Realu Madryt w historii. No to pokazuje, że lepszego zagranicznego bramkarza niż Bodo Ilgner zdaniem dziennikarzy marki w Madrycie nie było. Aż tak nie przestudiowałem, przyznam szczerze, historii Realu Madryt, by powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, ale na markę się powołam i uwierzę i też przez to docenię Bodo Ilgnera jako bramkarza, no bo poradzić sobie w Realu Madryt to wcale nie jest takie oczywiste. Jasne. Jego, jak wspomniałem, jakby sukcesorem w barwach reprezentacji był człowiek taki... Bardzo mi się kojarzy z niemieckim wyglądem, Andreas Kepke, z tą taką fryzurką zalizaną do tyłu. Bramkarz, który był częścią kadry mistrzowskiej z roku 90, zdobywającej Mistrzostwo Świata, który swój medalowy wkład w historię piłkarskiej reprezentacji Niemiec również ma, bo Andreas Kepke był człowiekiem, który na Wembley zatrzymał Anglików w 96 roku w półfinale Mistrzostw Europy i później naturalną siłą rzeczy był też w zwycięskim finale z drużyną Czech. Czy myślisz, że Kepke i Ilgner to ta sama półka bramkarzy, czy jakby schodząc Niemcy z pewnego poziomu, który reprezentował Ilgner, jednak mając w bramce Andreasa Kepke lekko zeszli w dół? Wydaje mi się, że lekko zeszli w dół, aczkolwiek to porównanie jest trochę utrudnione. Bardzo doceniam Andreasa Kepkę za Mistrzostwo Europy w 1996 roku, za finał z reprezentacją Czech, kiedy zatrzymał do spółki z defensorami naszych południowych sąsiadów. Natomiast no, to też jest bramkarz bez imponującej kariery klubowej. O ile Bodo Ilgner mógł się sprawdzić na poziomie piłki zagranicznej. O tyle, jeżeli chodzi o Kepkę, to był tylko epizod w Marsylii i trzeba przyznać, że pod tym względem Bodo Ilgner już zapisał się na kartach historii nieco jaśniejszymi zgłoskami, natomiast trzeba przyznać, że byle jakich bramkarzy kicker do jedenastki sezonu nie wybiera. Kepkę w latach 90. w takiej jedenastce znalazł się dwukrotnie. Sprawdził się w wielu klubach, bo poza Norymbergą to był także Eintracht, była Hertha, chociaż to już nie lata 90. Trzeba powiedzieć, że Kepkę późno dostał tą szansę bycia jedynką. Że w porównaniu z innymi bramkarzami dość późno został tym numerem jeden. Skończył przygodę w reprezentacji w wieku 36 lat. Też będą, myślę, w tej naszej rozmowie takie przypadki, że bramkarze grali dłużej. Jasne, ale zanim do takich przypadków przejdziemy, to w 94 roku na mistrzostwa do Ale jeszcze Stanów... jedną rzecz ci tylko powiem o Andreasie Kepkę. Wydaje mi się, że ma też swój udział w tym, że niemieccy bramkarze tak dobrze wyglądają teraz, bo on od 2006 roku jest w sztabie reprezentacji i zajmuje się szkoleniem bramkarze, a wiemy, jak znakomicie wyglądają Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, czy jak wcześniej wyglądał Jens Lehmann. Panowie się mogli gdzieś spotkać na boisku w latach 90., tymczasem później Kepke był trenerem Lehmana na zgrupowaniach reprezentacji. Był i nawet był też trenerem człowieka, z którym jakby był na pierwszym jego mundialu, czyli z Oliverem Kahnem. Oliver Kahn w 94 roku na pierwszy mundial poleciał do USA z dużą reprezentacją Niemiec. Był tam bramkarzem rezerwowym właśnie dla Andreasa Kepke. Ale później to Oliver Kahn stał się bramkarzem numer jeden w Niemczech. Myślę, że troszkę za późno, że na francuskim mundialu Kepke może nie był kimś zawalającym dla Niemiec, ale patrząc na ówczesnego Olivera Kahna, tego już mającego bardzo silną pozycję w Bayernie Monachium od kilku lat i ten pierwiastek szaleńca, jakim Oliver Kahn miał, to myślę, że
bardzo słaba reprezentacja Niemiec w 1998 roku na mundialu mogła z Oliverem Kahnem jednak bardziej wstawić czoła od choćby Chorwatom. To jest bardzo prawdopodobne, co mówisz, o ile akurat nie byłby to najważniejszy mecz, bo ja Olivera Kahna kojarzę jako człowieka, który w tych najważniejszych momentach zawodził. Zawiódł i Bayern Monachium w 99 roku w finale Ligi Mistrzów, bo oczywiście to nie było tak, że on popełnił jakieś błędy, no ale trudno by nie pamiętać bramkarza, który puścił w krótkim odstępie czasu dwie bramki na wagę zwycięstwa rywali w najważniejszym meczu piłki klubowej w danym roku i też pamiętamy Mundial w Korei Południowej i Japonii w 2002, kiedy w finale dwa razy zaskoczył go Ronaldo i znacznie popsuł Niemcom te humory. Oliver Kahn nigdy nie miał okazji sprawdzić się za granicą, ale wydaje mi się, że to wynikało z faktu, że był bramkarzem Bayernu Monachium i Ilgner i Kepke nigdy do Bayernu nie trafili. Kahnowi się udało i przez lata był absolutnym numerem jeden. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Kahn tak na dobre to z reprezentacją pożegnał się w 2006 roku, ale on już po Mistrzostwach Europy w Portugalii był trochę na bocznym torze. Bardzo nie wyszły te Mistrzostwa Europy Niemcom. Ja nie chcę mówić, że on był jakimś kozłem ofiarnym tego, ale później wskoczył Lehmann przede wszystkim na te duże imprezy, mimo że Kahn wciąż był bramkarzem numer jeden w Bayernie Monachium, to z jakiegoś powodu Jürgen Klinsmann, a potem Joachim Löw woleli stawiać na Jensa Lehmana. Kojarzy mi się on z tymi jednak porażkami w największych momentach. Oczywiście ja mam świadomość tego, że to jest bramkarz wiele znaczący w historii Bayernu Monachium, w historii niemieckiej piłki, bo ta lista i liczba mistrzostw Niemiec zdobytych przez niego jest imponująca. Trzeba też pamiętać, że wspominałem przy okazji Andreasa Kepkę, tak? Nagrodę kickera dla najlepszego bramkarza. Bundesliga też przyznaje swoją nagrodę i Kahn taką w latach 90. dostał 4 razy, więc to na pewno rzecz, która działa na jego korzyść. No i żeby nie było tak, że ja Kahna jakoś deprecjonuję, no to też wspomnę jeden z bardziej udanych meczów w jego karierze. Żeby nie było, że w każdym finale zawodził. 2001 rok, finał Ligi Mistrzów przeciwko Walencji. Wydaje mi się, że w Mediolanie. Dostał zresztą za tamto spotkanie nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu finałowego i chciałoby się tu powiedzieć zasłużenie, proszę pana, zasłużenie, bo zatrzymał Walencję, która na jego bramkę nacierała. Też swoje zrobił w serii rzutów karnych. No, po tym finale z Walencją to obiegło świat to słynne zdjęcie, gdzie pocieszał Canizaresa, Santiago Canizaresa. Potem tam no, się wyłożyła. Każdy wtedy się spotkało, prawda? A to nie był jedyny finał Ligi Mistrzów, gdzie się spotkali wielcy bramkarze tak naprawdę, ale tam był bardzo bliski pojedynek. Jeszcze został ten Jens Lehmann z tej takiej czwórki, którą sobie gdzieś tam wyznaczyłem. Najbardziej długowieczny chyba z nich wszystkich. Najpóźniej złapał najwyższą formę i choć grał z Kepkę, który później był jego trenerem i przebył bardzo dużą ilość klubów, czy to zagranicznych, czy w Niemczech, bo w Niemczech grał zarówno i dla Schalke, i dla Borussii Dortmund, grał w AC Milan. Tam jednak był tylko, może poza Milanem, był solidnym bramkarzem. To prawdziwa jego taki wybuch formy nastąpił po transferze do Arsenalu, gdzie miał zastąpić ikoniczną wręcz postać bramki Davida Simana. Jak postrzegasz Jensa Lehmana jako gościa, który odpalił w tak niesamowity sposób, bo i był częścią drużyny, która była niepokonana w Premier League i był gościem, który przeszedł Ligę Mistrzów ze straconymi 2 bramkami i utrzymuje dalej, że niesłuszną czerwoną kartką, gdzie jestem święcie przekonany, że gdyby Lehmann zagrał pełne 90 minut w finale z Barceloną,
to po pierwsze nie dałby się pokonać strzałem z zerowego kąta, a taka bramka też tam padła. I myślę, że utrzymałby chyba ten swój rozpęd, który był wtedy, gdzie po prostu ściana była synonimem, Jens Lehmann to była synonim słowa ściana. Jak postrzegasz Matt Jensa, jak go nazwali kibice w Londynie? Powiem tak, skupiając się na tym magicznym dla niego sezonie 2005-2006 w Arsenalu i tej pięknej przygodzie w Lidze Mistrzów, no nazwałbym go wielkim, a żeby nie powiedzieć wybitnym, fachowcem i pewnie nawet umiejscowił, gdybym układał jedenastkę ostatnich kilkudziesięciu lat Arsenalu, wyżej niż Davida Simana. Może niektórzy tutaj mnie za chwilę będą chcieli ekskomunikować z kościoła kibiców piłki nożnej, ale ja jakoś tak mimo wszystko porównując tych dwóch bramkarzy czysto pod względem umiejętności postrzegam. Zastanawiający dla mnie jest ten jego nieudany epizod w końcówce lat 90. w Milanie, bo szybciutko z Mediolanu wrócił do Niemiec i jako były bramkarz Schalke związał się z Borussią Dortmund. To też nie było ruchem oczywistym i to też pokazywało, że trzeba mieć charakter. Jens Lehmann bez wątpienia charakter miał. Z tego pięknego sezonu, ty wspomniałeś o dwóch puszczonych bramkach w drodze do finału, no ja pamiętam półfinał z Villarrealem i rzut karny Juana Romana Riquelme. Jens Lehmann zrobił wiele, by Argentyńczykowi ten decydujący strzał na wagę dogrywki nie wyszedł. Znakomity fachowiec, jeżeli chodzi o reprezentację, zdecydowanie bardziej Mundial 2006 niż Euro 2008. Mam takie wrażenie, że Niemcy w 2008 roku szukali bramkarza, nie potrafili go znaleźć i dlatego w bramce stanął jeszcze raz Jens Lehmann i to już nie był ten Lehmann z Mundialu w Niemczech, ten, który bronił rzuty karne w ćwierćfinale z Argentyną, ten, który znakomicie radził sobie także w innych spotkaniach tamtego czempionatu. Wydaje mi się, że w Austrii i Szwajcarii już tych błędów przytrafiało mu się sporo i to już trzeba było jednak zrzucić na jego wiek, bo on jechał do Austrii i Szwajcarii jako prawie 39-letni bramkarz. No cudów nie ma, nawet jeżeli jest się bramkarzem wybitnym, to już nie da się oszukać biologii, nie da się oszukać organizmu, gdzieś tego refleksu startu do piłki może brakowało, niemniej jednak bramkarz, który dużo bronił w latach 90., choć nie w reprezentacji, ale jak w końcu dostał swoją szansę w kadrze, to ją wykorzystał. Kto wie, czy nie dostał te 2 lata za późno. Bardzo jestem ciekaw, jakby wyglądały bardzo nieudane Mistrzostwa Europy w 2004 roku, gdyby bramkarze mieli, Niemcy mieli wtedy innego bramkarza. Inna sprawa, że trudno było się Kana z bramki pozbyć, bo to jednak jemu w dużej mierze zawdzięczali finał w Korei i Japonii. Finał, bo jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło już w tym finale, no to już było gorzej. Tak było. Jeżeli już rozmawialiśmy o Lehmannie w Arsenalu, no to nie sztuką będzie teraz przejść do Anglii. Zresztą Anglia sam jako może nie tyle nacja bramkarska, co później w lidze angielskiej był goleś, który w wieku 39 lat jednak był w stanie wspiąć się na mega wyżyny swojej kariery. Jednak jeśli chodzi o rodowitych Anglików w latach 90., to przede wszystkim była to postać Davida Simana. Z jednej strony bramkarz Arsenalu był postrzegany przez gościa, który katastrofalne, komiczne błędy, bo 2 razy dał się przelobować praktycznie z połowy boiska. Raz w pucharze zdobywców pucharów, jeśli dobrze pamiętam, w 1994 roku przeciwko Realowi Saragossa i w 2002 na Mundialu w bardzo podobny sposób upokorzył go Ronaldinho. Oba te mecze jego drużyny przegrały odpowiednio Arsenal i reprezentacja Anglii. Jednak pomimo różnych opinii, jakie spotyka się na temat tego angielskiego bramkarza, trzeba mu oddać, że dekada lat 90. David Simon to była niepodważalna postać w bramce synów Albionu.
charakterystyczny wąs. Trochę czytałem kiedyś, że to pewnie było w żartach, że Pringles sobie logo wzięło bazując na nim. No, ale co jego trzeba mu oddać? Nie sposób na pewno nie docenić faktu, że w Arsenalu był i grał przez ponad 10 lat i że jest wielką legendą tego klubu. Mam takie wrażenie, że on przespał moment, żeby zakończyć karierę. Bo gdyby, dajmy na to, zakończył jako 37-latek karierę po Euro 2000, no chyba nikt nie miałby do niego pretensji, on zaliczyłby tę dekadę w Arsenalu też jako pierwszy bramkarz. Natomiast wydaje mi się, że im dalej w las, tym było więcej tych błędów, bo wspomniałeś rzut wolny Ronaldinho. Ja kojarzę Davida Simana już z tego schyłkowego okresu także w Manchesterze City czy w ostatnich latach w Arsenalu jako bramkarza, który tych błędów popełniał dość sporo. No i długo nie rozumiałem, dlaczego to jest pierwszy bramkarz reprezentacji Anglii, ale ta odpowiedź jest prosta, przynajmniej jeżeli chodzi o początek lat 2000, po prostu konkurencja też była bardzo mizerna i Seaman wygrywał te rywalizacje w cuglach, natomiast wydaje mi się, że dla niego i dla wspomnień o nim lepiej byłoby, gdyby on trochę szybciej dał sobie spokój. Niemniej jednak trudno nie docenić tego okresu, który spędził i w reprezentacji Anglii jako następca Petera Shiltona, jak i w Arsenalu. Jeszcze bardziej długowieczną postacią bramki angielskiej był przed chwilą wspomniany przy ciebie Peter Shilton, który załapał się na jeden z dwóch najlepszych mundiali, jeśli chodzi o wynik Anglików, bo to było czwarte miejsce na turnieju w 90 roku we Włoszech. No i ten spędził w bramce więcej dekad niż Seaman. No tak, 20 lat być bramkarzem jednej reprezentacji, no to nawet jeżeli się nie gra od deski do deski każdego meczu, to brzmi naprawdę kosmicznie. Wynik 20 lat, no niektórzy tyle w piłkę nie grają na profesjonalnym poziomie, ile Peter Shilton spędził w reprezentacji Anglii. Wielka postać, no chyba większy od niego był tylko Gordon Banks, jeżeli chodzi o drużynę narodową synów Albionu. Jedna rzecz, która mnie zawsze ciekawi przy okazji Petera Shiltona, to, że on nigdzie nie zakotwiczył na dłużej, że te kluby dość regularnie zmieniał. Oczywiście wszędzie był pierwszym bramkarzem, wszędzie cieszył się niezwykłą estymą ze względu na to, co robił, robi i dalej będzie robił w reprezentacji, patrząc na tamten okres, ale nigdzie tak na dłużej nie zakotwiczył i zawsze mnie zastanawiało, z czego to wynika. No cóż, najdłużej to zakotwiczył w bramce reprezentacji i trzeba przyznać, że zasłużenie. No, Anglicy mieli nie wiem, czy to długowieczność bramkarzy w reprezentacji Anglii do pewnego momentu wynikała właśnie z tego, że pojawił się ktoś przewyższający resztę, a i tak nie będący jej światowym topem? Czy to była jakaś kwestia, nie wiem, zaufania? No, są zdjęcia, gdzie Shilton trenował z Gordonem Banksem, więc to już w ogóle są, mam wrażenie, zderzenie dwóch różnych pokoleń. Ale zostawmy może tą Anglię i przejdźmy do trochę cieplejszych klimatów. Hiszpanie mieli bardzo mocny punkt przez całe lata 90. w postaci Antoniego Zubizarrety. Ale Bask walczył, może nie tyle walczył, co dystansował bardzo dobrego bramkarza, o którym już wspomnieliśmy, Santiago Canizaresa. No właśnie, od kogo ja mam zacząć? Od Zubizarrety czy od Canizaresa? Rozum mówi, że trzeba oddać cesarzowi co cesarskie i zacząć od Baska, a serce mówi, żeby zacząć od Santiago Canizaresa, bo mi jest Santiago Canizaresa niezwykle żal. Jest mi go żal z uwagi na to, co się stało już, co prawda nie w latach 90., a w roku 2002. Miał realną szansę Santi Canizares na to, by być bramkarzem reprezentacji Hiszpanii, by pewnie zakotwiczyć w niej na dłużej, bo on na początku XXI wieku, już z schyłku tych dwóch stuleci, był naprawdę znakomitym bramkarzem. To na
na nim opierała się defensywna gra Walencji, to on swoimi kapitalnymi interwencjami przyczynił się do tego, że ta drużyna dwa razy była w finale Ligi Mistrzów. Co prawda ani razu nie udało się Champions League wygrać, ale dwa razy tam byli piłkarze z Estadio Mestalla i to w dużej mierze byli dzięki Santiago Canizaresowi. To jest też bramkarz, który w 2004 roku już u Beniteza wygrał ten dublet dla Walencji. To był co prawda nie taki klasyczny dublet, bo to było mistrzostwo i puchar UEFA, natomiast no też trzeba to docenić. W Realu nie miał szans pograć, mimo że był wychowankiem tego klubu, ale był też pechowcem, bo gdyby nie ta woda kolońska feralna, to on by w tym 2002 roku był pierwszym bramkarzem. Czy grałby lepiej od Ikera Casillasa na mundialu w Korei i Japonii? To byłoby trudne, bo Iker wskoczył i bronił wspaniale i to absolutnie nie jest jego wina, że Gamal Al-Gandur z Egiptu w ćwierćfinale tamtego mundialu gwizdał jak gwizdał i nie uznawał prawidłowych bramek La Furia Rocha, ale pewnie dostałby szansę być reprezentacyjną jedynką, później także na kolejnych mistrzostwach. Nie zawodził jako bramkarz i to trzeba mu zdecydowanie oddać. I trochę go szkoda mimo wszystko. Szkoda, że w tej reprezentacji nigdy nie był numerem jeden, chociaż ponad 40 meczów i tak udało mu się rozegrać, co docenić z pewnością trzeba. I w reprezentacji miał zastąpić Zubizarretę i zastąpił go de facto w klubie, bo skończył Andoni Zubizarreta grać na Estadio Mestalla i wówczas tym numerem jeden nietoperzy został właśnie Santiago Canizares. No cóż, najlepszą reklamą Andoniego Zubizarrety jest to, że był bramkarzem u Cruyffa, był bramkarzem tego fantastycznego Dream Teamu Barcelony, który na Wembley wygrywał Pucharę Europy z Sampdorią, chociaż akurat bohaterem tamtego finału to był bramkarz drużyny przeciwnej, czyli Gianluca Paliuka. Natomiast Zubizarreta to jest też ten gorszy czas, czyli rok 94, fatalnie przegrany finał Ligi Mistrzów z Milanem, 4 bramki w bagażniku, kiedy wracał do domu. No i to jest też bardzo nieudany mundial w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak fakt, ile razy chociażby wygrywał trofeum Ricardo Zamory, czyli nagrody dla najlepszego bramkarza Ligi, świadczy o tym, że był fenomenalnym bramkarzem. Wspominamy lata 90., ale Zubizarreta to jest też wspaniały okres lat 80. w wielkim Atletiku Bilbao. W wielkim Atletiku Bilbao, który był na początku lat 80. jedną z najlepszych drużyn Hiszpanii, a wygrywane mistrzostwa pokazywały, że był nawet najlepszą drużyną w tym kraju. A Zubizarreta był pierwszym bramkarzem tamtego Atletiku i o tym nikt zapominać się nie powinien. Jeżeli chodzi o karierę czysto piłkarską, to uważam, że bramkarz bardzo, bardzo dobry, nieco gorszy dyrektor sportowy. Tutaj myślę, że kibice Barcelony będą wiedzieć, co mam na myśli. Nie, to nawet ja, nie będąc nawet sympatykiem Barcelony, co nieco w tym temacie wiem. Wywołałeś nazwisko Gianluca Paliuki. Nie sztuką jest minąć włoską nację, która w latach 90. No wydaje mi się, że nie można minąć włoskiej nacji, biorąc pod uwagę, ile tam ikonicznych nazwisk się przez lata 90. przetoczyło. I właśnie do tej włoskiej nacji chciałem uderzyć teraz, mając jeszcze inną w planie, ale sąd było moje, że nie można pominąć Włochów. Gianluca Paliuga, o którym wspomniałeś, czyli świetny bramkarz Sampdorii, później nie gorszy w Interze, niefartowny uczestnik kilku finałów przeróżnych rozgrywek od Ligi Mistrzów przez Puchar UEFA, kończąc na Mistrzostwach Świata.
i również niefaktowny występ na Igrzyskach Olimpijskich, ale to wszystko nie może rzucać cienia na postać, jaką był Gianluca Pagliuca, który przez doskonałych, może niedoskonałych, to nie jest dobre słowo, ale przez bardzo dobrych, wielkich następców od choćby Gigi Buffona, troszkę w dzisiejszych czasach jest zapomniany, przynajmniej myślę, że może nie w Italii, ale poza Italią raczej ludzie nie mają pierwszego skojarzenia, że dobry bramkarz z Włoch to jest Gianluca Pagliuca. To prawda. Wydaje mi się, że na przykład jak rozmawialiśmy o Anglii, to nie możemy powiedzieć, żeby Anglicy mieli w latach 90. czy mają teraz jakiś kłopot bogactwa, jeżeli chodzi o bramkarzy, a o Włochach i w latach 90. i w latach 2000 z pewnością tak powiedzieć możemy. Gianluca Pagliuca, wcześniej Walter Zenga. Trudno było na pewno wejść Pagliuce w buty Waltera Zengi, bo on miał ten swój wspaniały rekord, był niepokonany na Mistrzostwach Świata przez ponad 500 minut. To wyczyn, którego z pewnością inni bramkarze mogliby mu pozazdrościć. No Pagliuca to wspaniały mecz rozegrany na Wembley z Barceloną, mimo że nie zakończył się happy endem, bo Sampdoria Puchar Europy w 91 roku przegrała, ale to jest też bardzo dobry występ w finale Pucharu, zdobywców Pucharu w roku 90, który drużyna z Genui wygrała. To jest też triumf w Serie A w 91 roku. O tyle trzeba doceniać te sukcesy z Włoch z lat 90, że tak jak teraz mamy Premier League jako najlepszą ligę Europy czy świata, tak w latach 90 tak bezsprzecznie najlepszą ligą była Liga Włoska. To Serie A była kuźnią takich najlepszych piłkarzy. To w Serie A się zarabiało potężne pieniądze. To w Serie A były stadiony, byli kibice, było niezwykłe zainteresowanie mediów. No i to przekładało się też na sukcesy europejskie, czego przykładem jest Sampdoria i najpierw Puchar Zdobywców Pucharów, a później też finał Pucharu Europy. Wspomniałem o tym, że Pagliuca miał tendencję do przegrywania tych finałów, ale miał też tendencję do bycia prześladowanym w pewnym sensie przez Angelo Peruzziego, bo najpierw obraził się z gry z reprezentacji Italii, kiedy Arrigo Sacchi stwierdził, że bronić będzie Peruzzi. Później Pagliuca wrócił do tej reprezentacji, zagrał nawet na mundialu w 98 roku, ale w karierze klubowej też Peruzzi był jakby cieniem podążającym za nim, bo w 98 roku zdecydował się opuścić Juventus, przejść do Interu, a w Interze od kilku lat niezawodnym i pewnym punktem był Gianluca Pagliuca. Czy myślisz, że Angelo Peruzzi, pomimo ewidentnego braku wzrostu jak na bramkarza, bo ciężko tego nie zauważyć, bardzo niebramkarską sylwetkę, nazwijmy to, i duże umiejętności, i które też skutkowały tym, że zdobywał trofea, czy to z Juventusem, czy z reprezentacją Italii. Czy to był bramkarz z perspektywy czasu lepszy od Pagliuci, porównywalny, czy mimo wszystko z większą dozą szczęścia? Przypominam sobie Juventus z lat 90. w Lidze Mistrzów i przypominam sobie naprawdę dobrą drużynę, ale czy ja od razu kojarzyłem, że to Angelo Peruzzi jest tym bramkarzem dlatego, że on jest tam przez zasiedzenie, czy dlatego, że jest wybitnym fachowcem? Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy był lepszy od Pagliuci i chyba skłaniałbym się ku temu, że był dłużej na topie. Był dłużej na topie, jeżeli chodzi o karierę klubową, no bo w Juventusie jak został jedynką w 92 roku, tak później do 99 grał w Turynie, sezon spędzony w Interze. Ja Lazio uważam jednak za lepszy klub niż Bolonia, w której kończył i Ascoli, w których kończył Pagliuca, a Peruzzi do końca kariery był jedynką w Lazio i
i to na pewno coś, co trzeba docenić, natomiast on nie był dla reprezentacji moim zdaniem tak istotny jak właśnie Gianluca Pagliuca. Zgadzam się z twoją tezą, że Gianluca Pagliuca w tym, by być tak wspominanym przez lata, trochę przeszkodziło to, że następcy też grali na bardzo wysokim poziomie. Jednym z takich następców i w sumie człowiekiem, który, jeśli nie mylę faktów, miał już pierwszym jego turniejem wielkim, na którym miał się pokazać w barwach reprezentacji Italii, był Francesco Toldo. Finalnie doznał jakiegoś urazu przed mundialem we Francji i zastąpił go właśnie Pagliuca, który popisał się, no, grał solidnie na tym turnieju. Toldo przykrył, mam wrażenie, dla współczesnych kibiców Pagliucę już występem w 2000 roku na Euro. No, los oddał Toldo to, co mu zabrał w 98 roku, dwa lata później, tak? Bo o ile Toldo miał być jedynką we Francji, ostatecznie z powodu kontuzji nie było, tyle w 2000 roku Toldo zastąpił Buffona, który złamał rękę. I tego fantastycznego jego występu, tego kapitalnego półfinału, który jest, no, jednym z najlepszych chyba występów bramkarza na turnieju mistrzowskim w ostatnich kilkudziesięciu latach, no, nie da się mu zapomnieć. Przez lata numer jeden w Interze, ale też trzeba pamiętać, że Francesco Toldo, to jest też imponująca kariera w Fiorentinie, bo młodsi mają prawo kibice kojarzyć właściwie Toldo z tej dekady spędzonej na stadio Giuseppe Meazza, ale Toldo to jest 7 czy 8 lat we Florencji i ponad 250 meczów ligowych dla Fiorentiny. Miał Toldo pecha, bo trafił na okres, gdzie byli Pagliuca, Peruzzi, a także Buffon trochę później. No i tych meczów nastukał raptem 28, natomiast jego występ na Euro 2000 to było coś fenomenalnego. Przede wszystkim, jeszcze raz podkreślam, mam tu na myśli ten mecz półfinałowy. Wydawało mi się, że Inter będzie długo czekał na takiego fachowca, a potem przyszedł Julio Cesar i wyjaśnił trochę Francesco Toldo, ale to pewnie temat na inną historię. Równie długą i równie piękną. I jeszcze w latach 90. Włosi mieli bramkarza bardzo solidnego, o którym już w ogóle myślę, że poza Italią jest całkowicie cicho, jeżeli nie mówią o nim kibice Lazio, i to w przypadku, porównując go do Peruzziego, który też grał Lazio, to Luca Marchegiani nie był wychowankiem Romy, jak ma się to w przypadku Peruzziego. I Luca Marchegiani to był rezerwowy bramkarz na Mundialu w 1994 roku, ale też bardzo mocny punkt właśnie drużyny z Stadio Olimpico. Od choćby, znaczy nie od choćby, tylko w latach 90. zdobywając kilka fajnych trofeów i ostatnich jak na razie niestety w barwach Lazio. Wspominasz jakoś Marchegianiego, czy to jest też taki, że był i wystarczy? No, na pewno to jest bramkarz mistrzowskiego Lazio z roku 2000, o tym trzeba pamiętać. Jeżeli o niego chodzi, to ja go bardziej wspominam z dwóch meczów przeciwko Wiśle Kraków w Pucharze UEFA sezonu 2002-2003. To już był absolutnie schyłkowy Luca Marchegiani, zmiennik Angelo Peruzziego, którego Roberto Mancini wystawiał na mecze Pucharu UEFA, który, takie miałem wrażenie, był mu potrzebny. No, nie chcę tutaj użyć ordynarnego porównania, ale powiem tak, nie był mu do niczego potrzebny ten Puchar UEFA, tam więc stawiał na doświadczonego już 37-letniego Lukę Marchegianiego. No i to już niestety był jego schyłek i on już takim solidnym golkiperem jak w latach 90. nie był. Niemniej jednak dekada w Lazio imponująca, ponad 200 spotkań w Serie A, trudno nie docenić i myślę, że meczów w reprezentacji byłoby znacznie więcej, gdyby, jeszcze raz, konkurencja. No, konkurencję mieli bardzo mocną, ale przenosząc się już z ziemi włoskiej, chciałbym przejść do Holandii, gdzie tak na dobrą sprawę w latach 90.
Mieliśmy dwa nazwiska, choć pewnie zaraz dodasz trzecie. Moją myślą jest, jeśli chodzi o lata 90., Eddy Chuj. Nie wiem czemu, znaczy wiem, domyślam się czemu w polskich mediach często określany mianem Edda the Geja, czyli ze skrajności w skrajność. I Edwin van der Sar, który w drugiej połowie lat 90. był częścią tego fantastycznego młodego Ajaxu. Jak widzisz przeszłość holenderskiej bramki w tych latach 90.? No masz słuszność, że jeszcze bym kogoś dopisał, bo nie chcę tutaj też pomijać Hansa van Breukelena. On co prawda największy sukces to święcił jeszcze w 1988 roku, wygrywając z pomarańczowymi Mistrzostwa Europy, ale był też jeszcze w latach 90. w tej bramce reprezentacji Oranie i jego bym docenił, bo chyba jeden z najlepszych bramkarzy w historii holenderskiej piłki. De Huy, no tak jak powiedziałeś, bardziej przez pryzmat nazwiska kojarzony w Polsce i też nie mam takiego przeświadczenia, byśmy mieli mu tutaj poświęcać więcej czasu, by było to jakoś bardzo konieczne. Natomiast Edwin van der Sar to jest bramkarz, któremu trzeba poświęcić czas, bo to jest bramkarz tego wielkiego Ajaxu, Louisa van Gaala, Ajaxu, który ze średnią wieku niziutką potrafił wygrywać Ligę Mistrzów. Zawsze mnie przy okazji Edwina van der Sara, który potrafił do 40 roku życia bronić na najwyższym poziomie, być podstawowym bramkarzem Manchesteru United, zawsze mnie w jego przypadku zastanawia, dlaczego jemu nie wyszło w Juventusie. Nie wiem, być może tak jak mówiliśmy, że we Włoszech mieli fantastycznych bramkarzy. Było pisane, by to Włoch był numerem jeden Juventusu, tego ich eksportowego klubu. No nie wiem, ale jakoś wybitnie Serie A Edwinowi van der Sarowi nie sprzyjała i on pewnie żałował, że wybrał ofertę z Juventusu kosztem chociażby oferty od Sir Alexa Fergusona, by przenieść się na Old Trafford. Miał tyle szczęścia, że mając prawie 35 lat, tę ofertę otrzymał jeszcze raz i został bramkarzem Red Devils. Do 2011 roku bronił w Manchesterze United. Rocznikowo miał 41 lat, kiedy schodził ze sceny i wciąż był pierwszym bramkarzem. No to pokazuje, że był naprawdę długowieczny, że jeżeli komuś udawało się oszukać biologię, to właśnie van der Sarowi. 38 lat miał, jak kończył reprezentacyjną karierę i takie mam wrażenie, że Holendrzy mieli gigantyczny problem, by znaleźć kogoś na jego miejsce. No nie mają takiej zdecydowanej jedynki, bo co selekcjoner, to inny pomysł. Jak nie Stekelenburg, to król, jak nie król, to Cillessen i ci bramkarze się zmieniają, nawet jeżeli jedni jak Cillessen mają zdecydowanie więcej występów niż reszta, to ja wcale nie uważam, że to jest jakiś absolutny numer jeden, który resztę przerasta o dwie półki, a tak było w przypadku Edwina van der Sara przez długie lata. No miał tego pecha, że nie udało mu się z reprezentacją żadnego sukcesu zrobić, bo jak sobie przypominam, to żadnego finału nie było. Jak skończył, tak udało się na Mistrzostwach Świata w RPA zdobyć srebrny medal i zagrać w finale. Nie wiem, czy nie zaryzykowałbym tezy, że z Edwinem van der Sarem w bramce Holandia miałaby większe szanse na to, by zostać najlepszą drużyną globu. Niemniej jednak za długowieczność wielki szacunek dla Edwina van der Sara. Myślę, że obok Petera Schmeichela, może Antoniego Zubizarrety, łamane na Gianluigi Paliuki, kandydat do tytułu najlepszego bramkarza tej dekady, o której przyszło nam rozmawiać. Wywołałeś Petera Schmeichela i to jest człowiek, który swoją grą zrewolucjonizował bramkę i to jest nie moja opinia, żeby nie było, bo ja takich mądrych nie wysnuwam. Schmeichel niejednokrotnie w wywiadach podkreślał, że grał w piłkę ręczną i często zagrania z piłki ręcznej adoptował właśnie na boiskach piłkarskich. Dla mnie Duńczyk
też patrząc przez pryzmat tego, jak i przez pryzmat jego kariery w Manchester United, troszkę mniej w reprezentacji, chociaż wiadomo, że Dania nigdy nie była potentatem, ale też wygrane Euro w 92 roku, czy dzielna walka do samego końca w 98, sprawia, że ja bym wskazał osobiście Schmeichela jako najlepszego bramkarza lat 90. Jak ty postrzegasz Duńczyka, tak już abstrahując od porównań z innymi? Przypominam sobie, że mógł na Old Trafford trafić Maciej Szczęsny, ale trafił Peter Schmeichel z uwagi na różne formalne zagadnienia, których bramkarz Legii Warszawa ówczesny nie był w stanie spełnić. No to jest naprawdę piękna karta Manchesteru United. To jest wygrany Puchar Europy. Wspomniałeś o tym tytule mistrza Europy. Miał Schmeichel zdecydowanego pecha, że trafił na taką, a nie inną reprezentację. Oczywiście to i tak dla Danii była chyba najpiękniejsza dekada w historii reprezentacyjnej piłki, bo abstrahując od tego mistrzostwa Europy, to były też całkiem udane występy na innych dużych imprezach. Natomiast gdyby trafił do silniejszej reprezentacji, ta jego kariera pewnie byłaby naznaczona jeszcze większą liczbą trofeów, większą liczbą tytułów. Też bramkarz długowieczny, podobnie jak i Edwin van der Sar, chociaż z Old Trafford odchodził mając lat 36, więc dużo wcześniej niż Holender. Zawsze mnie zastanawia ta jego przygoda w Sportingu, po co mu to było. Oczywiście tam był numerem jeden, cały czas był przyzwoitym bramkarzem, natomiast no, ciągnęło go na wyspy i na te wyspy finalnie wrócił. Też zastanawiający finisz kariery, legenda Manchesteru United, broniąca dostępu do bramki Manchesteru City. Nie wiem, czy chciał coś komuś udowodnić, czy o co chodziło, natomiast wydaje mi się, że nie było to mu do końca potrzebne, chociaż klasę bramkarską zachowywał, to z pewnością trzeba mu oddać. Kiedyś IFFHS, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Statystyków i Historyków Futbolu, zrobiło ranking na bramkarza XX wieku i Peter Schmeichel jest jednym dwóch bramkarzy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, który w tym zestawieniu się znalazł, bo drugim jest Shilton. Natomiast Shilton to już raczej nie lata 90., więc to też pokazuje, że ta twoja teza o tym, że to Schmeichel był najlepszym bramkarzem lat 90. jest uprawniona. Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze przejść kawałek, w inny kawałek Europy, bo w 98 roku mistrzostwo zdobyli Francuzi. W bramce był wtedy już łysy, a wcześniej kulowaty Fabien Barthez, który jednym z jego rywali do bramki, czy o bluzę z numerem 1, przecież de facto miał bluzę z numerem 1, a nie Barthez, był Bernard Lama, czyli też postać w latach 90. dla francuskiej piłki. No mocno ikoniczna, zresztą nieczęsto spotyka się francuskiego bramkarza, który grając w klubie wtedy jednym no, z średnich, powiedzmy, w OPR-ze, takie można chyba postrzegać w latach 90., stwierdza, że chce karierę skończyć w Brazylii, co w ogóle pamiętam, że było dla mnie abstrakcją, że gdzie do Ligi Brazylijskiej z Europy. Jak wspominasz bramkarzy z Francji dla odmiany? Rozmawialiśmy o Davidzie Simanie i pozwoliłem sobie powiedzieć, że trochę jest on w mojej głowie naznaczony tymi błędami i mam problem z Fabienem Barthezem, bo w mojej głowie też jest mnóstwo jego błędów, szczególnie z okresu, kiedy był bramkarzem Manchesteru United, kiedy no nie sprostał wyzwaniu, jakim było zastąpienie w bramce Czerwonych Diabłów Petera Schmeichela, ale z drugiej strony mam przed oczami rok 98, rok 2000, rok 2006 i mam Fabiena Bartheza, wybitnego fachowca
który bronił dostępu do bramki reprezentacji Francji, którego łysą glacę całował Laurent Blanc. To rok oczywiście 98. Mam ten charakterystyczny numer 16 na koszulce, bo taki bardziej odpowiadał Fabienowi Barthezowi. Dla mnie mimo wszystko duży fachowiec, jeżeli chodzi o szkołę bramkarską, i dla mnie z dużym sentymentem, ale tak jak powiedziałem wcześniej, rozumiem tych, którzy patrząc przez pryzmat kariery klubowej nisko cenią Fabiena Bartheza, bo nie był mu ten Manchester United potrzebny. Inaczej, duży klub był mu potrzebny w CV, natomiast nie była mu potrzebna właśnie taka przygoda, bo tych meczów wybitnych to tam zbyt wiele dla Czerwonych Diabłów nie rozegrał, natomiast błędów miał naprawdę sporo. Myślę, że gdyby inaczej potoczyła się ta jego kariera na Old Trafford, to zupełnie inaczej byłby dzisiaj oceniany bramkarz przez lata związany także z Marsylią. Ale gdybym patrzył tylko przez pryzmat reprezentacyjny na bramkarzy, o których rozmawiamy, i zaliczył rok 2000 do lat 90., co nie jest oczywiście uprawnione, to Fabiena Bartheza bym wskazał jako jednego z najlepszych reprezentacyjnych bramkarzy w tej dekadzie. Dobra, no ja mam podobne odczucia co do Bartheza, więc tutaj... Nie odniosłem się za bardzo do Bernarda Lamy, tak jak powiedziałeś, bramkarz średniaka, bo tak trzeba Paris Saint-Germain w latach 90. oceniać, ale z drugiej strony PSG to też drużyna, która w latach 90. potrafiła wygrać Puchar Zdobywców Pucharów i dojść do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, tam polec z Barceloną. Nie skończył finalnie w Brazylii tej swojej kariery Bernard Lama, ale moim zdaniem jednak Barthez był większym fachowcem, i jak sobie przypominam Lamę z Euro 96, to przestaje mnie dziwić taki, a nie inny wybór Aimé Jacquet na Mundial 98. Ale jak Lama nie dotarł do tej Brazylii, to my przenieśmy się do Ameryki Południowej. Bramkarze z Ameryki Południowej w latach 90. to co wspominaliśmy na początku, kolorowe stroje i totalni szaleńcy, co drugi pseudonim El Loco, René Higuita. Nie sposób mówić o szaleńcach, nie wspominając Kolumbijczyka. No jego skorpion to jest coś, co myślę, że do dziś ludzie próbują w jakikolwiek sposób odtworzyć. Poza tym José Luis Chilavert, też wspominany, Jorge Campos, Nelson Tapia z Chile. To byli ekscentrycy, szaleńcy, kolorowi, którzy wyróżniali się nie tylko fachem bramkarskim, ale też, a może nawet w niektórych przypadkach przede wszystkim, z wyglądem i zachowaniem. Naprzeciwko no, René Higuita i ta jego interwencja przeciwko Anglikom to jest chyba najbardziej ikoniczna interwencja bramkarza lat 90. Chyba nie ma drugiej, którą tak często oglądalibyśmy na różnego rodzaju highlightsach czy w jakichś skrótach. No tak, i naprzeciwko takiego René Higuity pojawia się brazylijski Claudio Taffarel. Człowiek, który nie wyróżnia się absolutnie niczym poza tym, że ma lekko niebieskawe buty bodajże na mundialu we Francji, a mimo to odnosi sukcesy z reprezentacją, jest mocnym punktem i może nawet bramkarzem, jeśli chodzi o umiejętności, lepszym. No, chyba najbardziej europejski bramkarz z tych południowoamerykańskich, najbardziej stateczny, który efektywność interwencji stawiał ponad efektownością tego, co zrobi w bramce. Dwa razy z nim Brazylia grała w finale Mistrzostw Świata w 1994 roku. Miał też udział w tym, że została najlepszą drużyną globu, także w tych rzutach karnych, ale i przez cały mecz finałowy. Inna sprawa, że
że tam tej roboty zbyt wiele nie miał. Trochę szkoda, że nie sprawił się w dużym europejskim klubie, bo co prawda przyjechał do Parmy, bronił w naprawdę wymagającej lidze, bo za taką włoską, o czym już dzisiaj mówiliśmy, włoską Serie A z lat 90. trzeba uznać. Natomiast wydaje mi się, że trochę szkoda, że w większym klubie nie udało mu się sprawdzić, ale niech o jego klasie świadczy to, że z nim w bramce Galatasaray wygrało Puchar UEFA, a to, że Turcy wygrywają jakieś europejskie rozgrywki klubowe, to naprawdę nie jest coś, co dzieje się co roku, czy nawet raz na 5-7 lat. To się dzieje bardzo rzadko, a z Claudio Taffarellem w bramce się udało, a to był już schyłkowy Claudio Taffarel, bramkarz, który jednak najlepiej chyba czuł się u siebie, dlatego też no, najwięcej grał w klubach brazylijskich. Niemniej jednak absolutnie się z tobą zgadzam, inny niż ci szaleńcy z Ameryki Południowej, co nie znaczy, że gorszy, co to nie. Bo Brazylia długo czekała na bramkarza. Zresztą Brazylia nie kojarzy się z ojczyzną bramkarzy. Do Taffarela na pewno się nie kojarzyła z ojczyzną bramkarzy. Ja zawsze przy okazji dyskusji o brazylijskich bramkarzach przypominam sobie postać Barbosy, czyli bramkarza, który miał tego pecha uczestniczyć w finale Mistrzostw Świata w 1950 roku, w tym słynnym Maracanazo, kiedy Brazylia przegrała przed własną publicznością, liczoną w wielu tysiącach ludzi publicznością przegrała z Urugwajem i skończył źle Barbosa, bo został winowajcą tamtej porażki, skończył w biedzie, gdzieś zapomniany, a wcale słabym aż tak bardzo bramkarzem nie był. Niemniej jednak czekali Brazylijczycy długo na bramkarza, czekaliby, by też jakiś bramkarz zyskał uznanie i Claudio Taffarella za takiego trzeba uznać. No pamiętajmy też o Didzie, ale to już nie lata 90. Jasne, a tak sobie myślę, czy byłbyś w stanie rozdzielić bramkarzy z Ameryki Południowej i Europy i stworzyć sobie, nie wiem, po jednym, który jest, czy nie wiem, żebym nie namieszał. Czy był jeden w 90-tych latach bramkarz, który był absolutnie najlepszy, czy wolałbyś rozdzielić sobie, wskazując najlepszego w latach 90-tych, osobno na Europę i osobno na Amerykę Południową? Gdybyśmy dokonali takiego rozdziału i mówili o latach 90-tych, to tak jak mówię, w Europie wybierałbym pomiędzy Schmeichelem a Van der Sarem i pewnie liczba sukcesów, głównie chodzi o Mistrzostwo Europy zdobyte z reprezentacją Danii, przemawiałaby za Schmeichelem. Natomiast jeżeli miałbym wskazać bramkarza z lat 90. z Ameryki Południowej, no to wybierałbym między Claudio Taffarelem a José Luisem Chilavertem i chyba wskazałbym mimo wszystko José Luisa Chilaverta, nietuzinkowa postać. Szkoda, że bez poważniejszej przygody w Europie, bo głównie grał w Argentynie, w San Lorenzo i w Velezie Sarsfield. W Europie co prawda był, bo był bramkarzem w Strasburgu, ale no to już był raczej schyłkowy José Luis Chilavert. Takie najlepsze lata to między innymi Mundial we Francji dla Paragwajczyka. Ja tak się zastanawiam, czy właśnie przez to, że Chilavert tak naprawdę nie zaistniał nigdy w Europie, z nie do końca oczywistych i znanych mi powodów, czy jesteśmy w stanie tak naprawdę zobaczyć i dziś z perspektywy czasu poznać pełen potencjał, jaki on miał. Czy ta liga argentyńska, która też jest niezbyt dostępna dla nas, zweryfikowała go na takim poziomie, jak zweryfikowałaby go, nie wiem, Serie A w latach 90., czy obecna coś w Premier League, nie? Coś ten deseń. Czy... No ciekawe, czy uderzałby tam rzuty wolne i rzuty karne, bo to była też moc José Luisa Chilaverta, z tego go w dużej mierze kojarzono. No też
muszę przyznać, że mam duży szacunek do IFHS-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Statystyków i Historyków Futbolu, i skoro w dziesiątce najlepszych bramkarzy XX wieku znalazł się José Luis Chilavert, no to trudno by nie znalazł się u mnie jako jeden z najlepszych bramkarzy lat 90., a moim zdaniem w Ameryce Południowej to najlepszy. Jasne. W takim razie przez ten czas godzina 5 minut prawie przebrnęliśmy przez lata 90. Myślę, że i tak powierzchownie, bo moglibyśmy sobie jeszcze pogadać i pogadać, bo to co chwilę coś nowego mi się pojawiają na liście. Na przykład nie wspomnieliśmy o Draženu Ladiću, też chorwacki ciekawy bramkarz, ale to może na inny raz, że tak nie powiem. Nie ruszyliśmy też do Azji, a myślę, że są wśród naszych widzów tacy, którzy doskonale pamiętają Mohameda Aldaeye, absolutną legendę reprezentacji Arabii Saudyjskiej. 178 meczów dla kadry bramkarza Al-Hilal. Też niezwykła postać, też jeżeli ja mam przed oczami reprezentację Arabii Saudyjskiej, to widzę właśnie Mohameda Aldaeye. Chyba nie ma bramkarza, który rozegrał tak wiele spotkań w swojej reprezentacji. Chyba pod tym względem Aldaeye jest rekordzistą. Pod tym myślę, że tak, ale idąc do Azji, mieliśmy jeszcze w Japonii bodajże Kawaguchi, który w takim Kawaguchi, tak, oczywiście. Bluza z płomieniami w 98 roku na mundialu, też bardzo, bardzo charakterystyczna. No, niby gra tylko jeden, a jest ich wielu do wspomnienia, jak przychodzi, co do czego. No, jeżeli już wywołane zostało nazwisko Yoshikatsu Kawaguchiego, to ja pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o jednym z bramkarzy, do których ja mam sentyment. Co prawda to już jest trochę wybieganie. On grał w latach 90., ale najlepszy jego turniej przypadł na rok 2002, czyli Korea Południowa, bramkarz tej drużyny Lee Eun-jae. Trzeba powiedzieć, że absolutnie kapitalny fachowiec, i to, że Korea Południowa była ciągnięta przez sędziów na tamtym mundialu, to jedno, ale miała też bramkarza, który w ważnych momentach potrafił nie zawodzić. Żałuję, że Lee Eun-jae nigdy w Europie się nie sprawdził, ale on, tak mi się wydaje, postanowił być legendą swojego klubu, bo w Suwon Samsung grał niemal do zakończenia swojej kariery. Potem jeszcze jakieś tam epizody były, ale to też poza Europą, a ponad 130 spotkań dla reprezentacji Korei Południowej było. No to jeżeli zahaczyłeś o 2002 rok, no to już sztuką będzie nie wspomnieć bardzo charakterystycznego rekwera rustu z kreskami pod oczami namalowanymi. Trochę no właśnie, inna funkcja stroju. Jakbyśmy układali ranking ulubionych bramkarzy, to myślę, że Rusty Retzber byłby u mnie w czołówce. Mówimy wiele o umiejętnościach bramkarskich, ale przy wielu zaznaczamy, że ikoniczna postać. Może Rusty Retzber nie za grę piłkarską, chociaż za to też należy go cenić, ale także właśnie za te indiańskie malunki. On, jak tłumaczył, to miało pomagać odbijać mu słońce. Inni tłumaczyli, że być może to rozprasza rywali. Świetny bramkarz. Bardzo się ucieszyłem, jak w 2008 roku Turcy mieli niezwykły pomór. Volkan Demirel, czerwona kartka, dyskwalifikacja i Rüştü musiał skoczyć do bramki i znowu bronić. Też bramkarz z jajami, jak tu o wielu już powiedziałem, no bo grać w kilku stambulskich klubach, no to trzeba być odważnym, by sprostać tej presji kibiców, ale kiedyś rozmawiałem z Radosławem Majdanem, bo on w Turcji miał okazję grać i jakby te antagonizmy pomiędzy stambulskimi klubami właśnie Rüştü, z uwagi na jego kapitalną historię reprezentacyjną, nie dotyczą. Kibice wyjątkowo oszczędzają mu tego, mimo że pewnie przez dłuższą część swojej kariery głównie to był Beşiktaş. Fajnie, że wywołałeś Rüştü Retzbera. Ranking moich ulubionych bramkarzy, wysokie na pewno miejsce. No ciężko o Turku nie wspomnieć, myśląc o bramkarzach gdzieś w kontekście turnieju w 2002 roku na pewno. Ale myślę, że o tym turnieju będziemy mogli porozmawiać, jeśli znajdziesz jeszcze kiedyś trochę czasu.
Na dziś już Bardzo chyba chętnie. nie będę cię przetrzymywać i męczyć dalej bramkarskimi tematami. Bardzo duża przyjemność móc z tobą porozmawiać i też nauka, bo nie wiedziałem na przykład o tym, że Zenga był pierwszym bramkarzem, który grał na zero. Czy to Ilner, przepraszam, Ilner, bo grał na zero w finale. Także dziękuję za lekcję i za twój czas. Walter Zenga to inne rekordy. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie. Mi również było bardzo miło.